Podjęłam próbę wyjazdu, najpierw wjazdu, a potem wyjazdu z parkingu Park and Ride przy dworcu kolejowym w Zakopanem. Wjazd jest bardzo prosty, pobór biletu, opłata też jest bardzo prosta, natomiast wyjechać z parkingu jest naprawdę bardzo ciężko. No, wyglądało tak, że podjazd pod bramkę wyjazdową, sypie śnieg, wszystko jest mokre, oblepione śniegiem. Nie ma żadnej, że tak powiem, łatwej instrukcji obsługi urządzenia. Przytykam wszystkie, wkładam wszystkie bilety, które posiadałam po opłaceniu i nic się nie otwiera. W związku z tym wcisnęłam przycisk pomoc, odbiera pan, który, znaczy przepraszam, najpierw próbowałam przez interkom się połączyć, nikt nie odbiera, więc jest instrukcja, że jak nikt nie odbiera, to trzeba zadzwonić na telefon. Dzwonię na telefon, odbiera pan. Pan, że tak powiem, słownie instruuje, w jaki sposób wyjechać, ale okazuje się, że ktoś już próbował i w miejsce, gdzie trzeba włożyć bilet, jest już jakiś inny bilet, więc pan powiedział, żeby ten bilet wyciągnąć i spróbować włożyć swój. Bilet już jest tak zaśnieżony i mokry, że nie da się nigdzie włożyć. Więc pan powiedział, że to niestety w ten sposób nie wyjadę i że on będzie musiał mi pomóc i otworzyć. Spisał mój numer samochodu, no i wreszcie po 10 minutach udało mi się wyjechać. Parking był pusty. Gdyby było więcej samochodów, myślę, że wyjazd trwałby jakąś godzinę.